Halo, halo, dzień dobry wszystkim. Mamy niedzielę, 22 września, jest wieczór, ja się dopiero wziąłem za nagrywanie, ale przejdźmy przez tematy dzisiejszego tygodnia, więc zapraszam was wszystkich na czwarty już chyba Road Tygodnik. Na samym początku zaczniemy od artykułów podesłanych przez jednego z was. Serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Mieczysław. Mieczysław Żylak, bo tak, od niego dostałem dwa artykuły, w sumie odnoszące się do tematu przewodniego tego tygodnika, z tego tygodnia. O, tak to będzie ładnie brzmiało. Pierwszy artykuł pochodzi z portalu wnp.pl i dotyczy on, jakże czego mógłby dotyczyć, pakietu mobilności. Tytuł znów brzmi, jak to we wszystkich artykułach w dzisiejszych czasach, Niemcy i Belgowie już policzyli, a ile na pakiecie mobilności straci Polska? Co ciekawe, w samym artykule, który jest podzielony na trzy strony, od razu mówię, mnie na przykład osobiście to strasznie denerwuje, jeżeli ktoś dzieli artykuły, trzeba skakać po stronach, jakby nie można było tego przeczytać na jednej stronie, no ale reklamy się muszą zgadzać. W samym artykule nie ma żadnych dokładnych wyliczeń, natomiast jest zwrócenie uwagi na to, iż jak to autor ładnie ujął, nie potrzeba dokładnych wyliczeń, żeby mniej więcej przewidzieć, jakie będą skutki pakietu mobilności. No i tak, czego dowiadujemy się z tego artykułu? Autor artykułu głównie skupia się na tym, iż średnie i małe firmy najbardziej ucierpią na pakiecie mobilności, gdyż tym ogromnym firmom, tym dużym firmom będzie dużo łatwiej dostosować się do zmiany przepisów. Będzie dużo łatwiej jakoś sobie z tym poradzić. Może otworzyć jakieś filie córki, które pozwolą ominąć poniejak przepisy, które będą dotyczyły chociażby kabotażu, czyli tego, że dana firma, dany kierowca jest zmuszony po zrobieniu kabotażu powrócić do państwa macierzystego. W momencie, kiedy taka osoba będzie zatrudniona w filii córce, która będzie miała siedzibę we Francji, będzie musiała wracać do Francji, więc tak jakby niewielka to będzie strata. Natomiast małych, tych małych przedsiębiorstw, które gdzieś tam mają po kilka aut i próbują swoich sił na rynku zachodnim, na giełdzie, czy chociażby pod jakąś spedycją, im będzie strasznie ciężko to przetrwać. Tutaj jest kilka fajnych cytatów, więc wam je przytoczę. Pierwszy cytat, który mi się bardzo spodobał. Polski kierowca okrąża ziemię dwa razy. Według raportu TLP, Transport i Logistyka Polska, do nich jeszcze dzisiaj wrócimy, pakiet mobilności i wpływ na europejski system transportu drogowego, ponad 80% szacunkowej liczby 600 tysięcy pojazdów ciężarowych, które regularnie przekraczają granice państw wspólnoty, obsługiwanych jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Zatrudniają one większość 740 tysięcy kierowców międzynarodowych, których codzienna praca to fundament gospodarki krajów UE. Brak wykwalifikowanych pracowników to obecnie, obok pakietu mobilności, największa bolączka branży. Profesor Peter Klaus, autor opracowania, wyliczył, że zapotrzebowanie na kierowców wśród krajów, w których jest największy ruch samochodów ciężarowych, czyli Niemcy, Francja, kraje Beneluxu, Włochy, Szwajcaria i Austria, osiąga poziom 520 tysięcy miejsc pracy. Około 310 tysięcy trackerów potrzebnych jest do obsługi operacji transportu transgranicznego. Wiecie, tak to mnie trochę zmusiło do przemyśleń. Z jednej strony jest niesamowity brak kierowców i jakby nie patrzeć, w którymś z artykułów, które dzisiaj czytałem, jest tam taki cytat, że nawet 7 tysięcy, zarobki około 7 tysięcy nie są atrakcyjne dla ludzi, dla młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają życie, wchodzą w życie dorosłe, z prostego powodu. Dla nich to nie jest odpowiednia kwota za życie poza domem i za życie z dala od domu, bo transport międzynarodowy, który, nie wiem, no jest się w trasie 3-4 tygodnie, tak wygląda. I dla wielu ludzi nie jest to odpowiednia rekompensata. I powiem wam szczerze, że ja z perspektywy czasu, gdybym miał na przykład zarabiać 7 tysięcy i miałaby być to moja praca na całe życie, też bym w tą stronę nie poszedł. U mnie się złożyło tak, że trafiłem do transportu z przypadku, zarabiam teraz troszkę większe pieniądze, jestem z tego zadowolony, ale gdybym miał teraz się decydować, żeby iść w tą stronę za 7 tysięcy miesięcznie, inwestując około 8-10 tysięcy w uprawnienia na auta ciężarowe, zdecydowanie nie byłoby to dla mnie atrakcyjne. I nie dziwię się wszystkim młodym ludziom, dla których to nie jest atrakcyjne. Stąd branża tak bardzo pracuje nad autonomią i tak dalej. Ale, żeby nie zanudzać, przejdźmy do kolejnej strony.
I tutaj jest kolejny ciekawy cytat, na który chętnie chciałbym usłyszeć waszą opinię na ten temat. Warto rozmawiać, ale nikt nie pyta. Najczęściej poruszaną kwestią wydaje się temat odpoczynków tygodniowych. Oprócz przedsiębiorstw transportowych, nie o samych można zapomnieć kierowcach, dla których proponowane zmiany też będą miały bardzo duży wpływ. Co ciekawe, w wielu obszarach stanowisko właścicieli firm transportowych, jak i pracowników jest takie samo. Na przykład, czy odpoczywanie poza kabiną pojazdu jest konieczne? Komu ten przymus miałby się tak właściwie przysłużyć? Przedsiębiorcom transportowym, którzy inwestują w coraz lepiej wyposażoną flotę, czy kierowcom, którzy zostaną zobligowani do noclegów w warunkach często zwyczajnie gorszych niż kabina ciężarówki? Tutaj trochę źle jest to napisane w artykule. Bo infrastruktura parkingów nie jest dostosowana do przyjęcia tylu trackerów na drogach Europy. I to jest temat odwieczny, naprawdę. I nie poruszałem go jeszcze w Rot Tygodniku. Chętnie z wami poczytam wasze komentarze na ten temat, co wy sądzicie. No bo ja na przykład uważam, że o ile bus, no to bus, jest mniej miejsca. W ciężarówce tego miejsca jest więcej. I zdecydowanie myślę, że wiele osób woli jednak spać pod swoją pościelą, w swoim łóżku, w swojej ciężarówce, bo w wielu przypadkach tak to jest, że macie ciężarówkę na wyłączność, nikt wam nią nie jeździ, nikt wam w niej nie brudzi, każdy ma posprzątane. A ja na przykład, nie wiem, miałbym chyba taki trochę dyskomfort, jakbym miał spać po kimś w hotelu, który kosztuje 30 euro. Bo powiem wam szczerze, że to często różnie bywa. Ja na przykład na promach mam też problem z tym. Wiem, że to jest sprzątane, prane i tak dalej, ale mimo wszystko jakoś, nie wiem, no, prysznicy na promach na pewno nie biorę. Spać jak spać, ale nie czuję się komfortowo w tym łóżku na promie. Szczerze, zdecydowanie lepiej mi się śpi. Dużo efektywniejszy jest ten sen, moim zdaniem, gdy śpię we własnym łóżku, we własnym aucie. Czy łóżku w przenośni, no bo w busie to wygląda trochę inaczej niż w ciężarówce. I jeszcze jeden bardzo ciekawy cytat z tego artykułu, ze strony trzeciej, który również mnie rozbawił. Wszelkie działania, które pozwolą na nowo rozpocząć dyskusję na temat zasadności niektórych zapisów w nowym prawie drogowym proponowanym przez unijnego legislatora, są potrzebne. Wydaje się bowiem, że mieszkańcy państw założycielskich wspólnoty nie zdają sobie sprawy, że konsekwencje pakietu mobilności bezpośrednio czują również prowadzone przez nich firmy. I tutaj mowa o tym, wcześniej w artykule było wspominane, iż tak naprawdę odczuje to branża przemysłowa, branża spożywcza i wszystko to, co potrzebuje jakiegokolwiek transportu, bo pytanie jest, czy jeżeli Polska zapewnia, w zasadzie wypełnia 22% rynku transportu międzynarodowego, co się stanie, jeżeli tak naprawdę połowa z tego może zostać wyeliminowana, te małe i średnie firmy transportowe? Bo tak to się skończy, pakiet mobilności wiele tych najmniejszych firm po prostu, mówiąc brzydko, udupi, nazywajmy rzeczy po imieniu. I teraz pytanie, jak sobie poradzi branża, czy nagle będą chętni, żeby wozić towar u francuskich, przez francuskich przewoźników, zlecać im towar za dwa razy większą stawkę? To jest temat rzeka. Ale wiecie, z drugiej strony, nie oszukujmy się, ale polski kierowca, francuski kierowca, ich zarobki to jest dzień do nocy. To, jak polski kierowca pracuje w polskiej firmie i to, jak francuski pracuje we francuskiej firmie, to też jest dzień do nocy. I uważam, że wszystko fajnie, pięknie. Polskie firmy zarabiają. Spora część PKB polskiego, bo około 10%, pochodzi z transportu. Branża transportowa w Polsce jest jedną z najbardziej rozwiniętych ogólnie ze wszystkich branż. No i teraz pytanie, czy tym, że tak naprawdę zarabiamy mniej od innych i tym, że dzięki nam kręci się to całe kółko tej gospodarki na zachodzie, kosztem tego, że my zarabiamy mniej, trochę wykorzystywaniem branży transportowej ze wschodu, czy to jest fair? Czy to jest fair, że oni sobie zbijają na tym kokosy? Bo jakby nie patrzeć, to tak, zarabiają na tym, że my mniej wołamy za transport. I dzięki temu ich branża może się bardziej rozwijać. Fakt, my też wykorzystaliśmy swoje 5 minut, nie gaśni. Ale wygląda to tak, jak wygląda. Tutaj temat pozostawiam do dyskusji dla was. Czy uważacie, że to idzie w dobrą stronę, że pakiet mobilności raczej po prostu udupi wszystkie małe firmy i trudno, niech się nie rozwijają, a te większe niech sobie żyją? Czy powinno być to przemyślane inaczej? Czy może Unia Europejska podchodzi od, brzydko mówiąc,
złej strony, no dobra, nie będę brzydko mówił, od złej strony do tematu. Czyli powinna się skupić bardziej na innych kwestiach, aniżeli na tym, na czym się skupiają. Bo w tym momencie, dla mnie osobiście, to wygląda jak walka o rynek dla francuskich i niemieckich przewoźników, żeby im było na jak najlepiej, a tych ze wschodu, którzy się za bardzo rozkokosili na zachodzie, po prostu wykurzyć. Wcale im nie zależy na kierowcach, czy na tym, żeby kierowcy godnie zarabiali. To jest taka trochę fikcja. Skoro jesteśmy już przy pakiecie mobilności, to w sumie najważniejsza informacja z tego tygodnia. I tutaj znów portal Trasinfo. A mianowicie, nie udała się próba zablokowania pakietu mobilności. 3 dni temu dokładnie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego. Europosłowie zdecydowali, że będą kontynuować pracę nad przepisami zaakceptowanymi przez Parlament poprzedniej kadencji. Próbę, by zablokować pracę nad wypracowanym dokumentem, który zawiera wiele niekorzystnych zapisów dla polskich i środkowoeuropejskich przewoźników, podjęli m.in. polscy europosłowie, niestety się nie udało. Tutaj jeszcze jest w artykule informacja, iż 24 września, czyli za 2 dni, w zasadzie jak wy to oglądacie, to jutro, ma być jeszcze głosowanie nad mandatem do negocjacji z unijnymi krajami. I tutaj Polacy cały czas liczą na to, że uda się coś jeszcze wskórać. Natomiast czy się uda? Zobaczymy. Tutaj jest informacja o tym, że to Europejskie Stowarzyszenie Transportu Drogowego nie pozostało przed tym głosowaniem całkowicie bezczynne i wykorzystując sytuację, iż sporo osób głosujących dzisiaj, 3 dni temu, było nowych jakby w składzie, no to odpowiednio ich tam poinformowali, poinstruowali, wyedukowali po swojemu. No i wyszło jak wyszło, że stwierdzili, że dobra, to jedziemy z tym dalej. Podoba mi się tylko jeden cytat tutaj, wideo, o którym wam wspominałem, też znajdziecie w tym artykule. Według UETR, dzięki pakietowi mobilności, w wersji zatwierdzonej w kwietniu bieżącego roku, rynek transportowy w najbliższych latach będzie sprawiedliwy i konkurencyjny. Mali przedsiębiorcy będą chronieni, a warunki pracy kierowców się poprawią. Patrząc jednak na opinie ekspertów, takich chociażby jak profesor Klaus, wspominałem wam o raporcie Transport Logistyka Polska, można w to mocno wątpić. I mi też wydaje się to trochę śmieszne, ponieważ te małe i średnie przedsiębiorstwa dostaną najbardziej po przysłowiowym tyłku przez pakiet mobilności. Duże firmy sobie jakoś poradzą, małe będą miały gorzej. Drugi artykuł, w zasadzie nie artykuł, tylko wideo przygotowane przez Trasinfo, również od Mieczysława, serdecznie polecam, obejrzałem. W skrócie tytuł sporo wyjaśnia. Jakie mogą być konsekwencje pakietu mobilności? Około 30% naszej pracy przewozowej jest zagrożone. I tutaj znów wkładzony jest nacisk. Transport Logistyka Polska przygotowało ogólnie cały ten raport. Serdecznie polecam obejrzenie tego wideo. Ja nie chcę tutaj zabierać kliknięć i tak dalej, bo ktoś mówił, że mógłbym takie rzeczy wrzucać. Natomiast uważam, że całość tego wideo to jest... Wrzucanie tego jest nie fair. Link do tego wideo i do tego artykułu znajdziecie niżej. Możecie sobie to obejrzeć. Jedna rzecz, która mnie zaciekawiła w tym wideo, to jest rzecz, o której ja wcześniej nie wiedziałem, czyli zapis, według którego pracownicy, czyli kierowcy, muszą być, według tego pakietu mobilności, będą musieli być zatrudniani na warunkach, według umów stosowanych w kraju, w którym najwięcej przebywają. Tutaj zostało trafnie zauważone, że jeżeli Niemcy są największym krajem tranzytowym, a my na przykład jeździmy z towarem z Francji do Polski, z Polski do Francji, z Polski do Niemiec i przebywamy w Niemczech większą część naszego czasu i tak naprawdę frachty z Polski na zachód i z powrotem nie są jakoś super płatne. Ja wiem, dużo kierowców twierdzi, że okej, ja bardzo fajnie mogę zarabiać na warunkach niemieckich i dla mnie to zarąbiście, dziady poupadają, ale to też będzie miało swoje konsekwencje. Bo wiecie, czy uważacie, że jeżeli przejeżdżacie przez Niemcy tranzytem i naprawdę w tych Niemczech nawet nie zrzucacie nic, tylko jeździcie powiedzmy Polska, Hiszpania, Polska, Francja, a Niemcy tylko przejeżdżacie tranzytem, to czy obowiązek tego w takim razie, że pracownik musi pracować na warunkach niemieckich, bo statystycznie tak wyjdzie, Niemcy są najbardziej zakorkowane, na co też było zwrócone uwagę w tym filmie, więc najwięcej czasu będziemy spędzać w Niemczech, tacy kierowcy będą spędzać w Niemczech i będą musieli jeździć na warunkach niemieckich. To może od razu taka firma, zamiast prowadzić działalność w Polsce, otworzy działalność w Niemczech, tam będzie odprowadzać podatki,
tam będzie zarabiać, tam będzie jeździć według stawek niemieckich, a nie tych, co mamy w Polsce. Bo tak to będzie wyglądać. Nie wiem, to jest kolejny temat do dyskusji, dajcie znać. Przechodzimy dalej, bo dzisiaj się trochę przedłuża. E-transport.pl, kolejny ciekawy artykuł na temat tego, że jesteśmy pierwsi w Europie, a jutro i badania rynkowe, bo to są dwa artykuły. Drugi artykuł to jest znów branża w fazie wzrostu i badania od TLP. Ale wróćmy na chwilę tego pierwszego artykułu. Polskie firmy transportowe stanowią 25% europejskiego rynku. Jeśli weźmiemy pod uwagę transport realizowany przez czołówkę europejskiego rynku przewozowego, przeliczając to na kilometrach, okazuje się, że Polska jest liderem wśród 28 krajów Unii Europejskiej. Pan Adam Joniszewski, z którym była rozmowa, w zasadzie trzy pytania, na które macie dość obszerne odpowiedzi na e-transport, zwraca uwagę, iż od kilku lat już jest poruszany temat potrzeby konsolidacji polskiego transportu, czyli jakby skupiania wszystkiego w jedną całość, aby cała branża transportowa zaczęła mówić jednym głosem, ponieważ tak jak wcześniej wspominałem, małe i średnie firmy przy tym, co teraz wyprawia Unia Europejska, niedługo nie będą miały siły przebicia. W sile kupa. Generalnie jakiś czas temu była ta sama sytuacja w branży rolniczej w Polsce. Stąd powstały te wszystkie grupy rolnicze, które nagle przy większej ilości produkcyjnej, przy większej ilości zrzeszonych rolników, miały jakąś siłę przebicia. I tutaj jest poruszany ten sam problem, czyli konsolidacja transportu, żeby małe i średnie firmy miały jakieś możliwości działania w ogóle na rynku transportowym. Wracając do raportu TLP, tutaj polecam Wam wszystkim po prostu usiąść i zaczytać się w skrót tego raportu, chociażby na e-transport.pl. Link macie również poniżej. Natomiast zwracana jest uwaga na kilka istotnych kwestii. Znów pojawia się pakiet mobilności. Pakiet mobilności w tym momencie pojawia się wszędzie. Znów pojawia się problem braku kierowców i nadchodzącej cyfryzacji, autonomizacji i tak dalej, i tak dalej. Jest tam taki fajny cytat, że niedługo w branży transportowej będą również potrzebni specjaliści IT, chociażby do zarządzania ciężarówkami autonomicznymi. To będzie dużo bardziej zautonomizowane i technologia wkracza, czy tego chcemy, czy nie, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej ilości rąk do pracy. Tutaj Wam zacytuję fragment. Przyjdą kolejne tłuste lata, ale... Autorzy opracowania wskazali główne czynniki, które w najbliższych latach ukształtują rynek polskiego transportu drogowego. Pierwszym z nich jest przewidywalny wzrost przewozów ładunków w najbliższej perspektywie. Szacuje się, że obsługiwany przez polskich przewoźników tonaż zwiększy się z około 1,17 miliarda ton w roku 2018 do poziomu 1,44 miliarda ton w 2022, czyli o blisko 23%. Żeby nie było tak wesoło i tak zabawnie, to jest dobra wiadomość, ale jednak trzeba dodać, że przedstawiciele branży spodziewają się do końca 2020 roku wzrostu kosztów w przedziale od 7 do 15% w porównaniu z rokiem 2018. Dadzą bowiem o sobie znać takie czynniki jak wprowadzenie w życie pakietu mobilności, niedobór kierowców na rynku, a także wzrost kosztów w związku z regulacjami środowiskowymi i z tytułu zwiększonych opłat drogowych. Opłaty drogowe, paliwo, środowiskowe, co chwila coś wymyślają. Także raport ogólnie zakłada, że rynek transportowy będzie się rozwijał, natomiast będzie też skutecznie hamowany przez wiele różnych czynników. Takie jak przed chwilą Wam przytoczyłem. Pakiet mobilności będzie chyba największym hamulcem dla branży transportowej, zwłaszcza tej polskiej. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ktoś zauważył w komentarzach, że na transport są jacyś dziwni redaktorzy, bo najpierw piszą, że rynek upada, jest tragedia. Gdzieś tam wcześniej na dostawczakiem widziałem, że producenci palet stwierdzają, że czeka nas upadek rynku transportowego, bo palety już nie są tak bardzo produkowane, jak były kilka lat temu i tak dalej. Natomiast teraz taka informacja, że wielkie boom itp. Tylko że chciałbym zauważyć, iż ten artykuł dotyczy typowo raportu Transport Logistyka Polska i na nim się skupia, więc to nie są zauważenia redaktora, tylko tego, co jest w tym raporcie. Jeżeli chcecie coś więcej się dowiedzieć, po prostu zapraszam Was do artykułu. Teraz kilka szybkich informacji. Transinfo. Przyszłość na niemieckich parkingach dla ciężarówek. Ta mapa pokazuje wszystko. W skrócie artykuł jest o tym, iż Niemcy w
przeciągu najbliższych 4 lat planują wydać 400 milionów euro na budowę dodatkowych parkingów. Bo szacunkowo tych parkingów jest dużo za mało. Prawie bym powiedział dużo za dużo, ale to by było, to by był bardzo optymistyczny scenariusz. 100 milionów euro rocznie, tyle będzie wydawane na powiększenie parkingów. Druga sprawa jest też taka, że Niemcy chcą rozszerzyć te kompaktowe parkowanie. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś widział, czy nie, ale polega to na tym, że na przykład w jedną rajkę wjeżdżają 2 ciężarówki, na górze macie zegar, o której dana ciężarówka wjechała i możecie oszacować, czy ona ruszy przed Wami, czy po Was. Jeżeli ruszy przed Wami, ustawiacie się za nią, robicie swoją pauzę, ona odjeżdża wcześniej, wyjeżdżacie po niej. Na chwilę obecną takie parkingi są 3 w Niemczech, ma być ich więcej. Transinfo i tutaj informacja o tym, że Brytyjczycy wpadli na nietypowy pomysł, jak znów zmniejszyć dziurę kadrową w transporcie. Departament Transportu zainwestuje 1 milion funtów w program przygotowania byłych przestępców do zawodu kierowców ciężarówki. Taką decyzję podjął brytyjski rząd po udanym pilotażu w więzieniu Sandbury. Program ma rozwiązać problem braku kadry w branży transportowej. Kto chce więcej wiedzieć, może się zagłębić w ten krótki w sumie artykuł, natomiast ja jestem ciekaw, jak Wy to postrzegacie. Bo z jednej strony uważam, że jak ktoś będzie chciał zrobić komuś krzywdę ciężarówką, to i tak zrobi, więc wszystkich negatywnie nastawionych do tej sprawy raczej bym uspokoił. Nie gaśnij. Z drugiej zaś strony uważam, że ludzie, którzy kiedyś gdzieś popełnili błąd w życiu, wylądowali w więzieniu. Owszem, nie każdy jest reformowalny, niektórzy są niereformowalni, natomiast sporo z tych ludzi chciałoby mieć w życiu drugą szansę i w jakiś sposób, nie wiem, ułożyć sobie życie. Generalnie wiem z historii wielu osób, że więzienie skreśla wiele w życiu i ciężko znaleźć później pracę, więc jeżeli ktoś taki będzie miał okazję poprawić sobie, ułożyć sobie jakoś życie, why not? Ciekawostka z Niemiec, Transinfo. Amazon szuka kierowców w Niemczech, zatrudnia, by zmniejszyć koszty. Amazon wpadł na taką ciekawą ideę, ciekawy pomysł, żeby pozatrudniać swoich kierowców i zrobić swoje sieci dystrybucyjne, jak na razie wokół większych miast, zaczynają od Monachium, aby mogli bezpośrednio jak najszybciej dostarczać paczki do swoich klientów. Nie wiem jeszcze, czy to będzie na zasadzie ich kierowcy zatrudnieni przez nich, bo będą musieli zainwestować w auta i tak dalej. I czy im się to naprawdę opłaca, czy nie lepiej zatrudnić podwykonawców. Jestem ciekaw, jak to się rozwinie, bo wstępny pomysł jest taki, że oni zatrudnią kierowców. Natomiast wiele razy już życie zweryfikowało i kończyło się na podwykonawcach. Jak będzie w tym przypadku? Zobaczymy. 40 ton i... Ciekawy artykuł o tym, jak to kontrole ITD z kontrolami stanu zdrowia kierowców. Główny Inspektorat Sanitarny wspiera akcję. Akcja ma być długofalowa, czyli nie spodziewajmy się akcji jednodniowej, a raczej w dłuższym okresie czasu. I porusza ona bardzo poważny problem zdrowia, stanu zdrowotnego kierowców. Mamy takie czasy, że otyłość, po moim przypadku nawet widać, jest dość popularna i naprawdę otyłość, problem otyłości zwiększa się w dzisiejszych czasach. Głównie przez to, czym się odżywiamy, jak się odżywiamy, że żyjemy w pośpiechu, że często nie mamy czasu na te posiłki itp. itd. Ja osobiście uważam, iż takie rzeczy jak badanie ciśnienia czy badania krwi przy kontrolach itd. to jest bardzo fajna sprawa. Nie oszukujmy się, dużo ludzi nawet ciśnienia sobie nie bada regularnie. Dużo ludzi nie wie zbyt wiele o zdrowym odżywianiu, więc jeżeli dostaną jakąś garść informacji o zdrowym odżywianiu i jak się odżywiać, to tylko na plus. Owszem, dużo ludzi krytykowało tam całą tą akcję, natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli to ma być coś ponad to, co mamy teraz, to będzie to zdecydowanie pozytywna akcja. Szybki news z Czech. E-Transport i informacja na temat tego, jak to Dachser wprowadził mega ciężarówki na trasie Ostrava, czyli w sumie granica z Polską, Brno. Jak to prawnie wygląda? Bo taka długa ciężarówka nie ma standardowej długości, czyli kabina plus naczepa, tylko kabina naczepa plus przyczepa na przykład od tandemu i taka ciężarówka ma już 25,25 metra, może mieć maksymalnie i 48 ton wagi. Co ciekawe, prawnie w Czechach wygląda to tak, że ciężarówki takie mogą się poruszać tylko po autostradach
I od firmy załadowczej bądź rozładowczej do zjazdu, wjazdu na autostradę może być maksymalnie 10 km. Dachster sobie to wykorzystał idealnie, bo pomiędzy Ostrawą a Brnem jest autostrada. Jakie to ma plusy? Plusy to ma przede wszystkim takie, że no, firmy transportowe kombinują jak mogą, przepisy też kombinują jak mogą i znów pojawia się temat braku kadry, więc trzeba jakoś zwiększyć skuteczność przewozów drogowych. I zamiast trzech normalnych ciężarówek, ten sam towar biorą dwie takie dłuższe. Jeden kierowca mniej potrzebny do tego wszystkiego, których i tak jest potrzeba od groma. I ktoś tam oczywiście podniósł temat, i to jest kolejny temat do dyskusji, że taki kierowca powinien zarabiać więcej itp. itd. I z jednej strony może trochę więcej ma pracy, chociaż nie wiem, niech się wypowiedzą osoby, które w ogóle jeździły na czymś takim. Natomiast z drugiej strony nie tucze się on absolutnie po żadnych wiochach, tylko autostrady. Ciężarówkę prowadzi się w zasadzie podobnie, tak mi się wydaje, nie chcę się wypowiadać, ale jazda autostradą, no, nie wiem, jeżeli ktoś z Was jeździ taką ciężarówką, wypowiedzcie się, nie chciałbym, żeby się wypowiadali tutaj kierowcy busów, czy ludzie, którzy, nie wiem, nie mają o tym pojęcia, tak jak ja, czy taki kierowca powinien zarabiać więcej niż kierowca normalnej ciężarówki. Temat do dyskusji. Kolejny gorący temat i wideo, które zostało zatytułowane "Ledwo uszłam z życiem". Pewna kobieta jadąca osobówką wrzuciła nagranie z kamerki, jak to dwie ciężarówki pojechały sobie na czerwonym. Jedna ciężarówka pojechała na czerwonym, za nią bus się zatrzymał, a druga ciężarówka z Rabena, z grupy Raben, wyprzedzała, po prostu nawet nie zamierzała się zatrzymać, wyprzedzała tą ciężarówkę. I też pojechała na późnym czerwonym. I to jest teraz ciekawe, bo z jednej strony jestem w stanie zrozumieć tą pierwszą ciężarówkę, bo nie jest człowiek w stanie wyhamować, więc pojechał. Natomiast z drugiej strony to jest tak. Ten bus mógł nagle gwałtownie zahamować na czerwonym i ciężarówka wiedziała, że nie wyhamuje, więc ratowała się, że ucieknie. Z drugiej zaś strony powinna utrzymać bezpieczny odstęp, a nie cisnąć się na hama, tak żeby jednak wyhamować w razie, by pojawiło się czerwone. Trzeci problem to są światła na takich drogach, bo chociażby na Gierkówce, gdzie jest 70 i dużo kierowców ciężarówek się wypowiadało i nawet wiem, jak tam światła działały. Teraz mamy jeden wielki remont, będzie tam autostrada, ale dotychczas światła działały tam w ten sposób, że było sobie zielone, było sobie zielone, było sobie zielone, pomarańczowe, czerwone. Nie jesteśmy w stanie zareagować. To pomarańczowe tam naprawdę było sekundę max. Nawet czasami mniej. Pojawiało się pomarańczowe i od razu czerwone. I w żaden sposób nie jesteśmy ciężkim autem zareagować tak, żeby się zatrzymać jadące 70 na godzinę. Musielibyśmy, dojeżdżając do skrzyżowania, mieć jakieś 50 na godzinę. Natomiast grupa Raben wystosowała oświadczenie, w którym napisali, że kierowca odbędzie dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, wyciągną wobec niego konsekwencje. No i ogólnie to przepraszają za całą zaistniałą sytuację, jest im niesamowicie przykro. Klasyka. Dostawczakiem PLi temat zepsutego Mastera i 22 dni czekania. Przewoźnik oświadcza, że zrezygnował z Renault i przesiadł się na Mercedesa, bo z Daimlerem nigdy nie miał takich problemów. Całość relacji możecie przeczytać na dostawczakiem.pl, natomiast skrócę Wam całą sytuację. We Włoszech padło sprzęgło. Problem taki, asystent scholowało auto do serwisu. W serwisie nie było miejsca, więc scholował to auto do siebie na plac. Firma musiała zapłacić 200 euro za to, żeby w ogóle gościu oddał, bo nie dostał pieniędzy za scholowanie na plac do siebie. Dodatkowo to auto pojechało jeszcze raz do serwisu. W tym serwisie znowu był problem, żeby naprawić. Przewoźnik scholował to auto na swój koszt. Dodatkowo w Bielsku stwierdzono, że sprzęgło uległo awarii z winy kierowcy, co mogło mieć miejsce, bo wielu kierowców potrafi sprzęgło przypalić, nie oszukujmy się, chyba że był to doświadczony kierowca, nie wiem, natomiast wiemy też, że serwisy czasami nadinterpretują pewne rzeczy na swoją korzyść. Znam takie przypadki. No i całość trwała 22 dni, włącznie z tym, że przewoźnik musiał ponieść koszta za naprawę, za ściągnięcie auta na serwis, potem na drugi serwis, za ściągnięcie do Polski itp. itd. I mamy sytuację, w której z jednej strony przewoźnik twierdzi, że przez 22 dni Renault miało go absolutnie w poważaniu. Nie było żadnej reakcji ze strony assistance, nie było żadnej reakcji ze strony Renault, aby mu w jakikolwiek sposób pomóc, aby jakikolwiek sposób rozwiązać tą sytuację. Ściągnął to auto do kraju,
Renault twierdzi, że zaraz po tym, jak odezwał się do Assistance, że auto będzie ściągał do kraju, to oni mu odpowiedzieli i nie wiedzą, czy oni na tą reklamację mu odpowiedzieli po tym, jak ściągną do kraju, czy przed tym, jak ściągną do kraju. Natomiast Renault zaproponowało przewoźnikowi, i tutaj nie zwrot kosztów, tylko jakby taki bon, czy usługi serwisowe, usługi naprawcze na kwotę 1110 euro. Dokładnie, tak, 1110 euro. I opisali całą swoją, całą tą sytuację ze swojej strony, czyli według nich było wszystko ok, według nich oni mieli kontakt z klientem i tak dalej, i tak dalej. I teraz z jednej strony mógłbym powiedzieć, że ok, może gościu dramatyzuje, natomiast z drugiej strony, jeżeli jeździł tyle lat Renault Masterami i spotyka go co chwila jakaś przykra sytuacja, gdzie kilku z tych sytuacji, do kilku z tych sytuacji Renault nie może się już odnieść, bo oni nie mają archiwum Assistance z tamtych lat, to wiecie, wychodzę z założenia, że ma prawo jednak stwierdzić, że dobra, to idę do konkurencji. Bo mamy czasy klienta, mamy czasy konsumenta i konsumenta czy klienta powinno się traktować jak najlepiej. Jeżeli traktuje się go źle, to on ma prawo po prostu odejść. Całą historię, całą sytuację opisaną przez przewoźnika, jak i ze strony Renault, możecie sobie doczytać na dostawczakiem.pl. Dwa info na koniec z Transinfo. Polska z Rosją uzgodniły kontyngent zezwoleń na 2020 rok. I co ciekawe, Polska chciała, żeby ten kontyngent zezwoleń był mniejszy niż w zeszłym roku, niż w tym roku. Rosja chciała, żeby był większy, natomiast skończyło się wszystko na tym samym, czyli 210 tysięcy zezwoleń dla każdej ze stron. W tej liczbie zawarte jest po 10 tysięcy zezwoleń z do państw trzecich. W ubiegłym roku zezwoleń na kraje trzecie było 64 tysiące. Jak pisze pan Artur na Transinfo. Rosyjska strona informuje, że chcą się jeszcze spotkać z polską stroną, aby zwiększyć tą liczbę zezwoleń na rok 2019. Czyli transport rosyjski generalnie atakuje Europę i potrzebują te zezwolenia, jakby nie patrzeć, bo muszą przez kraj przejechać. Na sam koniec mam dla was informację na temat zmiany stawki PIT. Jeszcze w tym roku zapłacimy mniejsze podatki. Prezydent podpisał nowelizację przepisów o PIT. I PIT zmniejszy się z 18% na 17%. Za obecny rok zapłacimy 17,75. Czyli tak jakby wyliczoną taką stawkę z tego roku, ponieważ całość będzie obowiązywała od 1 października. Zwiększą się też koszty pracownicze, czyli jeżeli rozliczacie się z PIT-u pod koniec roku, to macie koszty uzyskania przychodu. W zależności od tego, czy jesteście etatowcem, czy kilkuetatowcem, czy dojeżdżacie, czy nie dojeżdżacie, te koszty będą większe. I dotychczas te koszty, tutaj macie ładnie tabelę rozpisaną na Transinfo, natomiast dotychczas dla osoby miejscowej, czyli to jest chyba dla dojazdów mniejszych niż 30 km, jednoetatowej, ten koszt uzyskania przychodu to było 1335 zł, w przyszłym roku ma być to 3000 zł. 3600 dla dojeżdżających i dla wieloetatowców, czyli niekoniecznie wieloetatowców, tylko to jest ładnie tam w zeznaniu podatkowym napisane, jeżeli macie przychód z kilku źródeł, czyli na przykład macie umowę o pracę i dodatkowo robiliście jakąś umowę zlecenie, umowę o dzieło itp. itd. Nawet jeżeli zrobiliście to w jakimś tam krótkim okresie, macie to na dłuższą metę w całej skali roku, przychód z wielu źródeł, więc obowiązuje was też ten koszt wieloetatowy. I tak dla miejscowych było to 2002 zł 5 groszy, a będzie 4500, i dla dojezdnych było to 2500 2,56, a będzie 5400. Czytaj w skrócie, zwroty podatku będą większe. Myślę, że wiele osób na tym skorzysta. To by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy. Na samym końcu tradycyjnie już memy tygodnia. I tak już tradycyjnie 5 wyróżnień, 5 memów, które w jakiś sposób się wyróżniły z całej tej grupy. W tym tygodniu było chyba zgłoszonych 37 memów. Pierwsze wyróżnienie: Jacek Drożdż. Drugie wyróżnienie: Tomasz Śliwa. Trzecie wyróżnienie: Piotr Wierzbicki. Czwarte wyróżnienie: Piotr Wójtowicz-Skuter.
I piąte wyróżnienie, Jacek Drożdż. I jedziemy z top 5. Numer 5, Bartuś Lopez Machaj. Numer 4, Jacek Drożdż. Numer 3, Cezary Ziemiński. Swoją drogą to zdjęcie obiegło cały internet 5 razy w tym tygodniu. Numer 2, Adam Adrian Eismont. Weronika się śmiała, Adrian, że trzeba cię zapisać na kurs robienia memów i dobierania czcionki u Niko swoją drogą. I numer 1, Piotr Wójtowicz Skuter. To by było na tyle, jeżeli chodzi o memy tygodnia. Natomiast mam dla was propozycję, którą w sumie rzucił jeden z grupowiczów. Myślę, że może być to bardzo fajna propozycja. Nie wiem jeszcze, jak to będzie, natomiast moja propozycja jest taka, żeby ograniczyć memy do top 5. Od tego tygodnia nie będzie już wyróżnień, od przyszłego tygodnia. Natomiast zamiast tego będzie top 5 najładniejszych zdjęć z trasy, z koło domu, z wakacji, skądkolwiek. Także jeżeli chcecie wziąć udział, macie jakieś bardzo ładne zdjęcia, które chcecie, aby pojawiały się w Road Tygodniku, to zapraszam was serdecznie na grupę. Tam będą pojawiały się posty, w których będziecie zgłaszać swoje propozycje. Tymczasem na dzisiaj się już z wami żegnam. Zapraszam was wszystkich serdecznie na kolejny Road Tygodnik. Tymczasem życzę wszystkim udanego tygodnia, jak najmniej kontroli, jak najmniej korków i owocnej współpracy na linii spedytor-kierowca. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień.